strzelić gola, zaliczyć asystę lub popisać się fantastyczną paradą, a potem podnieść w górę puchar. O takim scenariuszu marzy chyba każdy, kto gra w piłkę nożną. W poprzednich sezonach taka sztuka udała się Jarosławowi Niezgodzie i Arturowi Sobiechowi, którzy za występ na PGE Narodowym zgarnęli statuetkę Złotego Buta Atlas dla najlepszego zawodnika finału Totolotek Pucharu Polski. A kto pójdzie w ich ślady w tym roku? Drugi puchar z rzędu. Taki cel miała Arka Gdynia na finał Totolotek Pucharu Polski w 2018 roku. Celu nie udało się zrealizować, a na drodze zawodnikom z Gdyni stanął Jarosław Niezgoda. Już w drugiej minucie napastnik warszawskiej Legii szukał szansy na zdobycie bramki. Tutaj jeszcze obrońcy uniemożliwili mu oddanie strzału. Jakby troszeczkę zaskoczony tą piłką, która spadła mu pod nogi. Na zegarze 11 minuta. Weszowicz wzdłuż linii podaje do Antolicia. Ten z prawej strony dośrodkowuje na głowę Niezgody, który w taki sposób pokonał Steinborsa. Poważne błędy w kryciu z zimną krwią wykorzystał zawodnik warszawskiej Legii. Wynik 1-0. A to 29 minuta. Legia po raz kolejny wykorzystuje prawą stronę do ataku na bramkę Arki Gdynia. Tym razem Weszowicz mocnym podaniem po ziemi szuka Niezgody w polu karnym. Napastnik warszawskiej Legii ruchem w prawy sektor 16 zabrał z sobą dwóch obrońców, robiąc miejsce koledze z zespołu. W tej sytuacji remis się nie pomylił i Legia prowadziła już 2-0. Niezgoda przez całe spotkanie pozostawał aktywny i jeszcze kilka razy zatrudnił bramkarza Arki. Kolejna wrzutka, Steinborz. W 74 minucie trener Klaufuric postanowił zmienić napastnika, wpuszczając Kaspera Hamalainena. Ostatecznie Legia pokonała Arkę Gdynia 2-1, a Jarosław Niezgoda otrzymał nagrodę Złotego Buta Atlas dla najlepszego zawodnika finału. Legia Warszawa z 19. Pucharem Polski w historii, wygrywając dzisiaj z Arką Gdynia 2-1, a dzisiaj jest ten moment, kiedy wręcza Legia Warszawa po raz 19. w historii. Złota zmiana, tak najkrócej można podsumować wymianę Konrada Michalaka na Artura Sobiecha. Szkoleniowiec Lechii Gdańsk miał niezwykłego nosa, ponieważ to właśnie Sobiech zapewnił sukces w Totolotek Pucharze Polski w sezonie 2018-2019. Aktywny z przodu napastnik w 86 minucie skupił na sobie uwagę obrońców, dzięki czemu Flavio Paixão po raz pierwszy skierował piłkę do bramki Jagiellonii. Powtórka pokazała jednak, że zawodnicy Lechii Gdańsk znajdowali się na spalonym. Rezultat to ciągle 0-0. Czas na 95. minutę. Może stanowić problem i gol! 1-0 jednak! Sobiech tutaj oszalał, już tonie w objęciach kibiców. Kiedy kibice szykują się do dogrywki, następuje atak Lechii Gdańsk. Z prawej strony boiska Flavio Paixão posyła piłkę w pole karne, odnajdując Artura Sobiecha, który wyprzedzając obrońców Jagiellonii Białystok oraz Mariana Kelemena strzela najważniejszego gola w finale Totolotek Pucharu Polski. Nie mogło być inaczej. Nagroda dla najlepszego zawodnika finału trafia w ręce napastnika Lechii Gdańsk. I teraz się mogą cieszyć, bo to jest koniec! To jest ostatni gwizdek i Artur Sobiech, tak jak powiedziałem, żeby czasami zostać bohaterem, a nawet piłkarzem meczu, nie trzeba grać 90 minut. Wszedł i zrobił swoją robotę. Autor gola na wagę zwycięstwa, czy bramkarz, który popisze się fenomenalną paradą? Zawodnik z pierwszego składu, a może joker z ławki rezerwowych? Kto zostanie najlepszym piłkarzem najbliższego finału? Posłuchajmy, jak typują eksperci. Ja pewnie wierzę, że to trofeum dla najlepszego zawodnika spotkania zdobędzie któryś z zawodników Lechii. Jakby mówi typować, ciężko mi powiedzieć, żeby się jakiś kolega z byłej drużyny na mnie nie obraził. Jeżeli chodzi o Lechię Gdańsk, będę się na pewno z bacznością przyglądał Flavio Paixão, bo to jest zawodnik wybitny, jeżeli chodzi o tę pozycję. Znakomity napastnik, którego zawsze gdzieś ta piłka szuka, on wie jak się ustawić, mimo że nie jest piłkarzem najwyższym. Drugą taką osobą i zawodnikiem, któremu się przyglądam od dłuższego czasu, jest Tomasz Makowski. Chłopak, który chyba wychodzi już w takiej roli typowej szóstki, ale zawodnika typowo defensywnego, bo bardzo dużo już daje drużynie. Może to będzie znów napastnik, ci Flavio Paixão, ci Łukasz Zwoliński, Jaro Michalik, może mam nadzieję, że strzeli bramkę. Jeżeli chodzi o Krakowie, przede wszystkim Mateusz Wdowiak, o którym wielokrotnie mówiono, że nie ma liczb. Ostatnio te bramki zdobywa i naprawdę wpływa na tę grę ofensywną i zdobywanie
goli przez ekipę z Krakowa w bardzo mocny sposób, więc trzymam kciuki za Mateusza, by rozegrał przynajmniej tak dobre spotkanie jak z Legią Warszawa. No i też jestem bardzo ciekawy tego, jak będzie radził sobie Kamil Pestka, więc podopieczny Czesława Michniewicza w reprezentacji 2021. Miejmy nadzieję, że zobaczymy ofensywny styl gry z obu stron, zobaczymy dużo bramek. Oby to był mecz, który będziemy pamiętać przez wiele, wiele lat. A kto zdaniem widzów kanału Łączy Nas Piłka TV uniesie statuetkę Złotego Buta Atlas po finałowym starciu Krakowi z Lechią Gdańsk? Dajcie nam znać w komentarzach. Odpowiedź na to pytanie poznamy w piątkowy wieczór w Lublinie.